Bardzo dziękuję, pani marszałek. Szanowna pani marszałek, Wysoka Izbo, ostatnie lata, kiedy rządzi Prawo i Sprawiedliwość, to znaczny wzrost nakładów na ochronę zdrowia. Z 74 miliardów złotych w 2015 roku do 133 miliardów złotych zaplanowanych na obecny rok. Ta różnica 59 miliardów złotych to pieniądze, które trafiły między innymi na zwiększenie refundacji wielu leków w ramach onkologicznych programów lekowych, to wprowadzenie refundacji bezpłatnych leków dla kobiet w ciąży. To refundacje w ramach programu powyżej 75 roku życia dla seniorów. Ale to też dla mnie z perspektywy lekarza rodzinnego bardzo ważna refundacja leków z cukrzycą i myślę, że to też nie są jeszcze, będą kolejne zmiany. Ale teraz właśnie jako lekarz pracujący w przychodni lekarza rodzinnego bardzo doceniam plan poszerzenia zakresu badań diagnostycznych, które na pewno dają możliwość lekarzom rodzinnym wprowadzenie pewnej już kierunkowej diagnostyki na poziomie przychodni lekarza rodzinnego. I czy w przyszłości przesunięcie tej pewnej diagnostyki do poziomu POZ wpłynie na poprawę dobrego kierowania chorych do specjalistycznych poradni? Dziękuję bardzo.